Siemanko, jestem Lucek, a to jest The Crew. Moi drodzy, zapraszam was na kolejny odcinek z tej gry. Dzisiaj będę jeździł sobie Skylinem, wersją uliczną. Muszę go ulepszyć, bo w następnym odcinku będę chciał nim przejechać bardzo, bardzo długie wyzwanie. Więc zaczynajmy. Zacznę sobie od testu precyzji. Naprawdę bardzo fajnie mi się robi testy umiejętności tym Skylinem, właśnie takie precyzyjne, slalomy, nie slalomy, wiecie. Jest naprawdę świetny do tego typu rzeczy. I tutaj mogę zdobyć sobie naprawdę dobrą część platynową, w sensie, no, mogę zdobyć medal platynowy i przypisane do niego... przypisaną do niego część. Teraz... kurde, jedno nie trafiłem, ale może jeszcze będzie platynka. Dobra, jest platynka. Teraz tylko dobry wynik! Yeah! Bez problemu, nawet jedną bramkę sobie pominąłem i poszło naprawdę super. 800 już coś. Teraz zobaczymy dalej. Tutaj mamy na przykład test skoków, na którym chyba raczej wiele nie zdobędę, ale może akurat się uda coś zdobyć, jakąś dobrą część. I uwaga! O Jezus, ale pędzi tamten! I... poleciał! Pięknie! Wow! O kurde, tam było pokazane, że się nie da nic zdobyć. Ale jaja. No dobra, zaakceptujmy tu jakieś zaproszenie do ekipy. I tak będę robił wyzwania, więc spoko. Kurde, ale naprawdę sporo się udało zdobyć. No dobra, ale tutaj mamy test jazdy po linii, to niedużo. Test prędkości. No zobaczmy, tutaj jeździłem sobie dodgem i poszło mi naprawdę spoko. Ale i jak mi się uda tutaj, to nie wiem. Jak mi się uda w Skyline, bo tutaj dużo prędkości trzeba zdobyć w krótkim czasie. Trzeba mieć dobre przyspieszenie. Skyline ma całkiem niezłe. Yo! O, okej. I... gaz. Dobra. O! Ach! Kurde, wyjechałem. Ale nie, mnożnik się chyba zachował, także nie ma problemu. Zobaczymy, czy tylko uda mi się zdobyć dobry medal. No tutaj dobrze mi się udało zdobyć platynę, ale chyba jak jechałem w drugą stronę. Także spróbuję sobie właśnie w drugą stronę pojechać. I zobaczymy, może akurat będzie dobrze. Wow! Kurde, ale zajebiście. Udało się nawet ulepszyć trochę samochód złotą częścią. O kurde, ty, ja się boję pomyśleć, co będzie z platynową. Za chwilę myślę, że ją zdobędę. To wyzwanie jest kawałek stąd. No ale przejedziemy się. Skyline naprawdę fajnie się jeździ. Bardzo łatwo przede wszystkim. Łatwo opanować ten samochód. Nie trzeba się tu martwić jakikolwiek poślizg. W końcu mamy tutaj napęd 4x4. Moi drodzy. Dobra. I tutaj będzie trochę ostrzejszy zakręt, więc spokojnie. Pięknie. I teraz sprawdzamy, co potrafi Skyline. Uwaga, yeah. Dobrze. Uwaga. Nitro. Zaraz będzie jeszcze taki długi, długi zakręt w prawo. O kurde, co mnie tu wyprzedziło? Jakiś Aventador. Ale czy będzie platyna? Platyna jest, ale Aventador to mi się nie podoba. To mi się nie podoba. No tak, ale Aventador to była wersja wyczynowa, ja mam tego Skyline'a wersję uliczną. No ale i tak poszło nieźle. 900 już punktów mam. Hop, hop, hop. Kurde, to może nawet w tym odcinku zrobimy sobie jakieś długie wyzwanie. Goddammit, czemu to się nie chce oddać? Naprawdę nienawidzę myszką tutaj się posługiwać w tej mapie. O, tutaj mamy kolejny test prędkości. W zasadzie niedaleko. A, to się przejedziemy. Co mi tam? Po drodze zrobimy, myślę, że zdobędziemy jakąś część fajną, co? Ja wiem, że tam jeszcze fabuła jest do zrobienia. No, ale zostawię sobie na później jeszcze trochę tam. Wolę sobie te samochody potunigować, pobawić się. Zresztą, tak jak mówiłem, mnie bardzo podobają się te takie wyzwania umiejętności. To jest, kurde, fajna sprawa, naprawdę. Szpilować swoje czasy. A potem z kimś się tam z kolegami się spotykam i grillamy takimi furami wykokszonymi. Fajna sprawa. Aha, ja w ogóle miałem chyba zmienić wygląd tego Skyline'a, ale to w wersji wyczynowej, to nie. To tam jeszcze zmienię później. Na razie nie chcę wydawać zbytnio kasy, bo muszę uzbierać kasę na nowy samochód, więc
to jakby zostawię sobie na później to tu takie przerabianie. Jak będzie, będę miał naprawdę za dużo kasy i będę miał na co wydawać, to wtedy się pobawimy, ok? Teraz staram się zrobić wyzwanie kolejne. Yeah. Całego nitrosa, bo tu jest duża, długa prosta. Trzeba dobrze wcelować między samochody i będzie ok. Tak jest, pięknie. Nie, ach. Niedobrze. Złoto i uwaga, platynka, bez problemu, kurde. Dożem to tutaj się tyle męczyłem, no nie macie pojęcia. No ale części dobrej też nie zdobyłem. Także to nie było takie trudne wyzwanie. Okej, co tu jeszcze mamy? Tu. Precyzja, to mi dużo chyba nie da. No ale zobaczmy, to tutaj takie wyzwania, tutaj w sumie ich nie robiłem. No może akurat będzie spoko. A to zbieranie jest. To mi nie pasuje do Skyline'a. W wersji ulicznej. Nie, to olewam. Zbieranie jest dla offroadowy. Tu mamy coś. Jazda po linii. Skoki, to już chyba robiliśmy. O, slalom, zobaczcie, tutaj bierzemy. I gac. O Jezus, jakiś awentador. Kurde, znowu, wszyscy te awentadory mają do cholery. O Jezus, ojej. No kurde, lampy też trzeba omijać, do diabła. Spadaj trafik. Yeah. Dawaj Skyline, wiem, że potrafisz. Dogoniamy Aventadora, Aventadora dogoniamy, dogoniamy, dogoniamy. Tak jest, przegoniony Aventador. I czy będzie platynka? Aaaa, kurde, ale blisko było. Zdobędę w ogóle jakieś część? Nie. Jeszcze raz. Tylko chwilę, ja się tu rozpędzę troszeczkę, bo widzę, że to... Nie, no tak to nie może być. Chociaż tutaj rozpęd nie jest zbytnio wskazany, no bo trzeba ostro skręcać, raptownie, wiecie, nie? Dobra, no i próbujemy teraz. Tak, Skyline, pokaż co potrafisz. Okej. No nie! O, kurde. No, co mnie tu teraz uprzedziło? Platynowy, dobra. Aaaa, już dupa. Jeszcze raz, tu jednak chyba jechałem za szybko. Jest! Udało się. Myślałem, że nie zdobędę tamtej bramki czy punktu. Kurde, ten platynowy zapieprza. Już trzeba wcześniej skręcać, o to chodzi. Cholera, ale ciężko. Ale zajebiste to jest. Strasznie lubię. Złoto dopiero. Czy będzie platyna? Oj nie, nie, ciężko w cholerę, naprawdę, ale ciężko. Złoto i platyna, kurde, tak, nie pominąłem ani jednej bramki, jest szansa, jest, nie, no jak? I sprawdzę, o, teraz jest szansa, jest platynka, juhu, trening czyni mistrza, jej, fajnie. No dobra. Co teraz? Teraz tu, test zbierania. Aha, tego w ogóle nie robiłem. Zbieranie, zbieranie. A w ogóle zróbmy te wyzwania, których nie robiłem. O. Precyzja, tutaj chyba jeszcze można. No spróbuję, ale tutaj jest ciężko, tu jest wąsko dosyć. Hop, hop, hop. A tu chyba pojadę w drugą stronę. O Jezus. Co? Nie, nie chcę zaczynać.
Okej, okay. No i testujemy. To jeszcze jest w miarę ubita droga, więc... O, Skyline powinien sobie poradzić. Na razie sobie przejedziemy, poznam te zakręty wszystkie. Przejdziemy sobie o tako, bez spinki. Zobaczymy, jak mi pójdzie właściwie. O! Jest złoto. Jest platyna! Kurde, za pierwszym razem! Nawet nie poszło aż tak, nie wiem, dobrze, ale i tak udało się zdobyć platynkę. No część taka sobie nie za dobra. Ale mój Skyline już się zbiera. Tak, już jest świetny. Ale gówniana, aha, to jest to. Okej. Jesus. O kurde. Jest ciężko, ale jakoś daję radę. Kurde, nawet nie zauważyłem, że jadę na kamerze z kokpitu. Całkiem dobrze mi się jedzie. No jasne, i co jeszcze? Dopiero srebro było? Jezus, złoto ledwo. A jedź pan! Dobra, to będzie zakręt. Okej. O! Kurde, co tak dziwnie? Jakoś rzuca, nie wiem. Musi się udać, musi się udać. Tu się zaczyna ten zakręt. Srebro dopiero, cholera. Jest ciężko, ale da się to zrobić, da się to zrobić. O, i teraz będzie na pewno lepiej, zobaczycie. No właśnie, się tak zastanawiam, co mi tak dziwnie jakoś. Przyzwyczajenie po prostu. O, dużo lepiej jest. Aj, 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 aj. Dobrze. Dobra. Jest platynka, bez problemu. Jaka różnica w ogóle. No dobra, zobaczymy. Plus 5. Zawsze coś. No ale jak się tutaj wygrywa czasami plus 40. No ale już chyba nie na tym poziomie, tu musiał naprawdę niezłą część wylosować. Jazda po linii. Tu już test podjazdu, ojej, tam by się dużo zdobyło punktów. A tu? Zbieranie. A dobra, zobaczmy, jak mi zbieranie pójdzie w Skyline. Wiem, że to po offroadach będę śmigał zaraz. No ale może akurat się uda, co? O Jezus. Ile tu balonów jest, ja cię nie pierdolę. Oj, będzie ciężko, będzie ciężko. Ach, Jezus. Ale i tak się jakoś zbiera na tych bezdrożach. Jakbym tutaj jechał w chargerku, to by... Jezus, to by dopiero masakra była. A ten to jakoś chociaż jeździ. Kurde. Cholera. Czy uda mi się podgonić chociaż złoto? Ej, platynę zdobyłem? Wow! Platyna, ole jaja! Nawet nie patrzyłem na te punkty, tylko starałem się... O, tu mam jakąś część, ale jaja. Zobaczmy, co to będzie. Hot Rod. Tak. Ekstra. Kurde, no to było niezłe. Nie spodziewałem się naprawdę, że zdobędę tu platynę i to za pierwszym razem. Nieźle. Co tu mamy? Slalom. Tu mamy... Precyzja, zobaczymy. Uwaga. O nie, myślałem, że to jest na górze. Kurde. No dobra, spróbuję, ale... Nic nie obiecuję.
O! Tamtą jedną bramkę skopałem i drugą. A i trzecią, więc lipa, już raczej nie będzie platyny. Ale w sumie tam chyba jeszcze drugą stronę można pojechać. Zaraz ogarniemy, jak to tutaj wygląda. Czy rzeczywiście się to będzie opłacało. Rower! Cholera, tylko jeden. Szkoda. Jakiś samotnik, co ma jeden rower. Czy tu? O, tu nie. W drugą stronę myślę, że będzie sporo lepiej. Zależy czy... Ale chyba będziemy jechać prosto. O, nagle się pojawiły trafiki. Cholera wie skąd. Wbijamy tu. Dla tych trafoli to powinno być przenikanie włączone. Tak. Dobra, sprawdzam. O nie, jest. Jak te bramki ustawione są. Tak, dawaj Lucek, dawaj. Dawaj Skyline. Okej, okay, tu mamy prostą, to jest kurde, bez porównania lepiej. Zobaczcie jak idealnie. O, o, kurde, zagapiłem się, sorry. Jest platynka, od razu. Kurde, jeszcze ile czasu nad czasu. O, nieźle. Nie? Ale tylko plus 3. Lipa. Ale zawsze coś. Co by tu jeszcze? Skoki? No zobaczmy. Tylko czy będzie bezdroże, czy będzie asfalt? O, w miarę okej. Yeah. Rozpędzimy się. Nie wiem gdzie ta skocznia jest, ale... Mniejsza. I gaz do dechy. Tak! I uwaga, wbijamy tu. I trzymajcie kciuki za Lucka. Skacz. Jeee! O, o! Kurde, tu nie można za wysoko wyskoczyć. lipa. No dobra. Chodźmy jeszcze jakieś wyzwanko zrobić. Jak mam ochotę nabić tutaj 1100, wiecie? Jak tyle się nabije, to będzie spoko. Ale głupie, że troszeczkę głupie, że tu za każdym razem trzeba szukać tych wyzwań. Które jest takie dla naszego samochodu w miarę odpowiednie. Jedziemy, zobaczymy tutaj. Hop. I tutaj jest wyzwanie skoku, ale mam nadzieję, że w dobrą stronę jadę tak na marginesie. Bo jednak w przypadku skoków możemy jechać tylko w jedną stronę. No bo z jednej strony tylko jest wyskocznia. Zobaczymy. I... okej, okay. Jednak w drugą. Zobaczymy, może jeszcze zdążę. I uwaga, 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 uwaga! I... Co? Co? Jeszcze raz. Przecież zdążyłem na skocznie, wie, ale dziwne. No dobra. Trudno, tam w ogóle jakiś samolot. Nie mogę tutaj obracać kamerą. Ciekawe, czy jak się przesiądę na kokpit, mogę obracać kamerą? Mogę. Oj, to by było zajebiste tutaj, mieć te takie okulary, które, wiecie, by kamerka wykrywała ta internetowa. Masz ruchy głowy, jak w Euro Truck Simulator, prawda? To by było fajne w The Crew. Tak myślę chociaż. Dobra, dobra, i uwaga! Tak jest, uda się, uda się, uda się! I uwaga! Uho, ale poleciał! Jej, platynka, bez problemu. Plus 8. No jeszcze trochę zostało do 1100. Ale myślę, że damy radę. Hop, hop, hop. Zbieranie to nie. Slalom, cholera. Weź teraz znajdź dobrą opcję. Tu mam dużo tych niezrobionych wyzwań, ale nie ma tu nic ciekawego dla Lucka. Test prędkości, zobaczmy. Oj, nie mam tego odkrytego. Tego akurat fragmentu.
No rzeczywiście. Dobra, test prędkości chyba dobrze będzie, jak w tą stronę pojadę, więc... Hop i hop, lecimy. Tutaj jakaś taka wyschnięta kraina jest. Uda się. Okej. Okay. O, tu coś mamy. Część samochodową, nieźle. A to zaraz ogarnę. Fuck. Spadaj, złoty medalisto. Nie, gdzie mnie wyprzedzasz? Ej, dziadu. Co? Wyjazd mi. No, patrzcie, przez trafiki przejeżdża, no jak mu nie wstyd. Jest! Platynka! Udało się! Pięknie! I czy będzie jakaś część? Plus 5. Oj, w takim tempie to ja nie wiem, czy my dzisiaj zrobimy tego Skyline'a. Co tu jeszcze? Okej. Okay. No to czas na test precyzji, który jest gdzieś tutaj ulokowany. Okej. Okay. Tu jest jakiś wyskok. Wow! Wow, ale fajnie się tu jeździ, bez kitu. Tak, i to będzie tu po drodze. Kurde, jakiś dziad mi tu wyskoczył. A, spadaj. Dobra. Ale zajebiście tu jest. Kurde. Jest srebro, złoto, platyna i bijemy rekordy. Cholera. Ale poszło całkiem dobrze. Wow! Plus 44, ale zajebiaszczo. Kurde, nieźle. No to nie było aż takie trudne to wyzwanie, wiecie? A naprawdę dużo się do tuningu dostało. Fajnie. Myk. I co tu jeszcze będzie ciekawego? Warto chyba robić w ogóle te niezrobione. W którą stronę lepiej? Chyba w tą, co? Zobaczymy. Nie, nie w tą, w drugą. A, bo dobra, najpierw spróbujemy tak, a potem tak. Czemu nie? Lamborghini Murcielago jako złoty medal. No i Lamborghini moje. To jest jednak... Ooo, Skyline! Tak, idzie całkiem dobrze. Okej. I... Jej! Pięknie, jest platyna. O, taka sobie nie najlepsza. O Jezus, nie wiem, czy zrobimy tego Skyline'a dzisiaj. A filtry tu można jeszcze jakieś włączyć. Medale, stan, tryb gry, ucieczka. O właśnie, o to mi chodziło. Precyzja, jazda po linii, zbieranie, slalom, prędkość. Mamy prędkość, medale, brąz, złoto, srebro. Brak. Wszystko. Stan. Wykonane, niewykonane, wszystko. No to mi się spodobało teraz. Wszystko można sobie ładnie teraz dobrać. To jest prędkości. Tu mamy. O właśnie, o to chodzi, o to chodzi. Teraz dużo szybciej będę mógł znajdować odpowiednie dla mnie zawody, czy wyzwania. Zobaczcie, że za te testy prędkości niewiele się zdobyło. Jedziemy. Nieważne gdzie to jest, jedziemy. Musi się udać. I na asfalcie. Jest dobrze, jest dobrze. Dobra. Musi się udać. Uwaga, trafol szeroki. Nie, wydawało mi się to tablica tylko. Ale tu jest za to trafol.
Okej. Na razie tylko próbnie, zobaczymy jak mi pójdzie. Może się okazać, że w drugą stronę będzie łatwiej. I platynka! Cholera jasna! Teraz muszę zdobyć dobrą część. Jest! Mamy tysiaka. Pięknie. Także moi drodzy, w następnym odcinku bierzemy Skyline'a. Naprawdę bardzo długie wyzwanie. I jedziemy w długi rejs. Tak! Bardzo wam dziękuję, że dzisiaj byliście ze mną. I trzymajcie się, do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!